Płonąca okładzina kabli wydziela gazy. Są bardzo toksyczne. Skutki przypominają zatrucie chlorem zabójczej broni z I wojny światowej. Wdychając dym i toksyczne opary, marynarze czuli się jak w trakcie ataku bronią chemiczną. Na mostku wysiłki pierwszego oficera Filipa Beszaniego w końcu przynoszą efekty. Opanował niekontrolowane opadanie. Ustabilizował okręt. Ale nagle dziób z kampa zaczyna się unosić. Beszany znów nie panuje nad okrętem. Podejmuje szybką decyzję. Wszyscy wolni do wyrzutni dziobowej. Każe wszystkim dostępnym marynarzom biec na dziób, żeby zrównoważyć okręt. Szybko. Załoga biegnie do dziobowej wyrzutni torped. Przeważają szale. Dziób opada. Ale Scamp wciąż się unosi. Beszany nie ma nad nim pełnej kontroli, bo pożar uszkodził zasilanie. Z każdą chwilą okręt jest bliżej powierzchni. I być może japońskich okrętów i samolotów. Komandor John Hollingsworth musi przygotować się do walki. Nie wie, co zastanie na górze. Każe ludziom czekać w gotowości. Ale ci walczący ze zwarciem oraz utrzymujący trym okrętu nie mogą chwycić za broń. Jeśli Scamp wynurzy się jeszcze 15 metrów, jego obroną zajmie się wachta pokładowa. Kiedy otworzą włas, strzelcy i amunicyjni ruszą do walki z wrogim japońskim okrętem. U wybrzeży Filipin, w pobliżu japońskich okrętów i samolotów, USS Scamp jest zaledwie metr od głębokości, na której komandor Hollingsworth pośle swoich ludzi do walki. W walce z okrętem wojennym okręt podwodny ma niewielkie szanse. Beszany stara się odzyskać kontrolę. Okręt wyrównuje trym tuż poniżej 15 metra. Wachta pokładowa nie musi wychodzić. Na pewno czuli wielką ulgę. Okręt się nie wynurzył. Ale ich walka o życie trwa. Główny elektryk Matt John McNeil nie znalazł zwarcia w sterowni. Jeśli go nie usuną, nie odzyskają zasilania, a toksyczny dym zabije wszystkich w środku. W trakcie pracy jeden z marynarzy traci przytomność.
Podporucznik Tom Sutherland widzi to i przenosi go do bezpiecznego przedziału. Tam koledzy go resuscytują. Ale na mostku pierwszy oficer Philip Beshan wciąż walczy o zachowanie stabilności okrętu. Scamp znów zaczyna opadać. Beshany kontroluje zanurzenie jedynie zbiornikami balastowymi. Pompowane tam sprężone powietrze wypiera wodę, zwiększając pływalność okrętu i unosząc go ku powierzchni. Ale zapasy sprężonego powietrza się kończą. Każdy okręt podwodny ma określoną ilość sprężonego powietrza. Jeśli padnie zasilanie, nie można by tworzyć go więcej. Japoński pilot, który zaatakował amerykański okręt podwodny, widzi na wodzie szczątki i plamę ropy o długości 4 km. Zrzucił bomby głębinowe. Wiemy, że zniszczył kiosk i część pokładu. Wszystko to pływa teraz wśród ropy. Na szczęście dla załogi Scampa Japończyk nie zrzuca kolejnej bomby. Widział szczątki, nie musiał jej zrzucać. Nawet my, widząc coś takiego, uznalibyśmy, że zatopiliśmy wroga. Pod wodą Scampowi wciąż zagrażają skutki elektrycznego spięcia, zwłaszcza jeśli się rozniosą. Okręty podwodne kryją sporo zagrożeń. Akumulatory mogą uwolnić chlor i skazić powietrze. Główny elektryk Matt John McNeil stara się opanować pożar. Ale jego maska na niewiele się zdaje. W końcu ulega toksycznemu dymowi. Na szczęście koledzy to widzą. Wyciągają go z przedziału. Nawet po zgaszeniu pożaru Scamp musiałby czekać aż 15 minut na włączenie napędu. Jeśli nie naprawią elektryki, okręt nie zdoła się wynurzyć. Kończą im się opcje. To kwestia życia lub śmierci. Załoga USS Scampa ocuciła głównego elektryka Matta Johna McNeila. Toksyczne opary z elektrycznego zwarcia utrudniały mu odnalezienie źródła pożaru i przywrócenie okrętowi zasilania. Wymioty i inne skutki zatrucia dymem zagrażają jego wysiłkom i testują jego wytrwałość. Na mostku porucznik Philip Beshan, pierwszy oficer, próbuje zastąpić zniszczone zbiorniki trymujące i odzyskać kontrolę nad okrętem. Martwi się o zapas sprężonego powietrza oraz czy zachowają bezpieczne zanurzenie do odzyskania zasilania. Żeby wrócić na powierzchnię, trzeba napełnić zbiorniki balastowe powietrzem. Bez niego to się nie uda. Nagle Scamp wraca do życia.